Przystąpiliśmy do tego meczu osłabieni z powodu kontuzji. Wypadli nam Zrela, Szymonowicz i Trałka. Byli to zawodnicy, którzy byli absolutnie podstawowi i kluczowi w tej dobrej w naszym wykonaniu rundzie. Testowałem Kopczyńskiego i Kupczaka też pod kątem przyszłego sezonu odnośnie tych pozycji. Milan Koren zagrał na nie swojej pozycji, bo chcieliśmy też sprawdzić go w takim ustawieniu niżej. Trzymaliśmy Miguela Luisa i Castañedę na drugą połowę, bo wiemy, że mają dużo jakości. Rzadko te mecze rozstrzygają się w połowach pierwszych, więc chciałem mieć więcej trochę jakości też w tej drugiej połowie. Do momentu strzelenia przez nas bramki wyglądało to z naszej strony bardzo ciężko. Wisła miała mnóstwo strzałów, natomiast nic nie chciało Wiśle wpaść. My zdobyliśmy gola, później ten mecz się trochę bardziej wyrównał. Z naszej perspektywy chciałem podziękować wszystkim ludziom związanym z Wartą i tym, którzy dali mi szansę prowadzenia tak fantastycznej ekipy. Za nami świetna runda, zdobyliśmy dużo punktów. Myślę, że w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy tą współpracę, nikt nie przypuszczał, że zakończymy na tym miejscu. Nie chciałbym nic więcej mówić, pracowałem w Wiśle, mam tu wielu przyjaciół. To, co się stało w tym sezonie, jest bolesne i życzę wszystkim ludziom związanym z Wisłą, żeby za rok o tej porze Wisła wróciła do Ekstraklasy, bo tutaj jest miejsce tego klubu. Dziękuję pięknie. Zapraszam do zadawania pytań. Grzegorz Ołasik z Radia Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Przede wszystkim gratulacje za ten sezon, za tę wiosnę w pierwszej kolejności, za utrzymanie Warty w Ekstraklasie. I co do przebiegu meczu, czy nie wiem, czy dał pan jakiś sygnał, czy zespół dostał sygnał, żeby w tej 28-9 minucie trochę też właśnie zaatakować, ruszyć, bo był taki moment waszego pressingu, od razu Wisła gubi piłkę i strzelacie bramkę. To taki pokaz, ewidentnie chwilę wcześniej nastąpił taki mały moment przełomowy, tak to przynajmniej było z góry widać. Dzień dobry, dziękuję. Chcieliśmy podejść od razu od początku wyżej, natomiast Wisła ustawiła Sawicza bliżej Ondraszka, zaczyna grać długie piłki na Ondraszka, dobrze to przegłówkowywał. Robiła się przewaga w tym sektorze, Wisła zbierała drugie piłki, nie potrafiliśmy się rozpędzić, ta gra się przenosiła na naszą połowę. W momencie, kiedy skorygowaliśmy ustawienie Nilo Maempy, nagle okazało się, że nie ma jakichś dużych opcji podania przez naszą linię pomocy, ale nie dopisywałbym żadnych teorii do tego, po prostu zawodnik Wisły niecelnie zagrał, my przejęliśmy piłkę i zrobiliśmy to, co w tej rundzie robiliśmy często, czyli zdobyliśmy bramkę z kurzu. I co do tego, co pan powiedział a propos też drugiej połowy, czy jednak od tych kreatywnych zawodników trochę więcej nie powinien pan oczekiwać, czy też cały czas takie schody były w drugiej połowie, że czy Miguel Luis, czy Castañeda mogli ciut więcej trochę pokazać w drugiej połowie? Pokazali bardzo dużo w całej rundzie. Myślę, że też takie ciśnienie z nich zeszło w momencie, kiedy się utrzymaliśmy, bo czuli dużą odpowiedzialność na swoich barkach. Słyszałem, że nie jesteśmy tą samą Wartą, którą wcześniej, ale w ostatnich trzech meczach zdobyliśmy 6 punktów, a przegraliśmy tylko z Lechem jedną bramką, więc myślę, że zbyt mocno wzrosły oczekiwania co do Warty Poznań, jeśli chodzi o końcówkę rundy, bo wcześniej graliśmy fantastyczne mecze. Michał Białyński. Gratulacje panie trenerze, zwycięstwa w tym meczu, jak i całej misji tej ratunkowej Warty Poznań. Chciałem, jakby pan tak mógł w skrócie scharakteryzować, co było tajemnicą tego sukcesu, bo gołym okiem widać, że pan trochę inaczej zbudował tą drużynę niż Wisła Kraków. U pana jest 4 obcokrajowców, a nie 4 Polaków. No i pewnie też budżetowo to na pierwszą drużynę to nie wydawaliście tyle, ile się tu wydawało, a jednak dużo wcześniej się utrzymaliście, Wisła spadła. Dziękuję. Dziękujemy. W naszym klubie raczej ludzie nie grają dla pieniędzy. No i jak mam w skrócie powiedzieć, dlaczego tak to wyglądało? No bo tacy ludzie pracują w klubie i tacy ludzie wybiegali na boisko z charakterem, głodni zwycięstw i którzy podchodzą do swojej pracy jak 100% profesjonaliści. Jak były momenty, kiedy trzeba się było cieszyć, to ta drużyna była razem, razem świętowała i się cieszyła. Kiedy były trudne momenty, też drużyna była razem, sztab w tym wszystkim był razem. Nigdy w żadnym momencie zarząd nie pokazywał jakiejś, nie mieli takiego momentu zwątpienia. Zawsze po porażkach i w trudnych chwilach byli z nami, wspierali. Myślę, że też te transfery, na które zarząd pozwolił, pokazywały, że wierzą w naszą misję, za co jeszcze raz wszystkim dziękuję.
Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Panie trenerze, wyjście dzisiaj Adriana Lisa to taki był gest dla niego, żeby też zakończył ten sezon, czy jakieś były inne powody, że znowu zmiana w bramce nastąpiła? Adrian Lis na treningu nie zrobił pół błędu, odkąd jestem, natomiast w meczach przytrafiło się kilka. Niestety, no tak się to potoczyło, trochę na nim wieszano psy. Ja chcę, żeby on przyszedł na pierwszy trening w okresie przygotowawczym z taką głową wyczyszczoną i tym meczem myślę, że się odpowiednio napędzi. Wybronił dzisiaj kilka sytuacji w tym niełatwym meczu, wtedy kiedy ta trybuna trochę przeszkadzała bramkarzowi. Uniósł ten ciężar, pobronił na zero, więc zbudowaliśmy dwóch bramkarzy na kolejny sezon. Mają Państwo jeszcze pytania do trenera? Jacek Włodarczyk, pressmania.pl. Chyba nie związane z meczem, ale z Wartą. Przyszłość Daniela Szalongowskiego i Konrada Matuszewskiego. Jak się zdaniem pana trenera w Warcie zapowiada? Jeśli chodzi o Konrada Matuszewskiego, to jest zawodnik nasz, więc on zostaje na kolejny sezon, będzie czołowym młodzieżowcem. Przepraszam, Konrada Matuszewskiego, dobrze powiedziałem? Jeśli chodzi o Daniela Szalongowskiego, on wraca do Rakowa Częstochowa. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby on do nas trafił ponownie, to będziemy z Rakowem w tej sprawie też rozmawiać, natomiast to zależy od Rakowa. Jeśli chodzi o to, dlaczego tak mało grał, no on wypadł przez kontuzję, później mieliśmy wystrzał formy najpierw Miguela Luisa, następnie Castaniedy, teraz w końcówce Szczepańskiego i za każdym razem, gdy już trochę lepiej wyglądał w treningu, ktoś inny wyglądał dużo lepiej, a w końcówce meczu dzisiaj chciałem dać zadebiutować chłopakowi, który przyszedł do nas z trzeciej ligi, który zostawił kawał serca w tej rundzie. Nie spotkałem jeszcze zawodnika, który zawsze jest na boku i tylko wskakuje w momentach, kiedy musi kogoś zastąpić i to do drużyny, która odwzorowuje przeciwnika i zawsze dawał stówę, jeździł na tyłku. I to był też taki gest i podziękowanie dla niego. Myślę, że będzie to wspominał na stare lata ten mecz tutaj, tą końcówkę na Wiśle.